35,20 zł za segregowane, 70,40 zł za niesegregowane. Od 1 września mieszkańcy Katowic zapłacą o 30% więcej za gospodarowanie odpadami. Takie stawki zostały uchwalone pod koniec lipca przez Radę Miasta. Z jej decyzją nie zgadza się jedna ze spółdzielni, która wystosowała w tej sprawie pismo do władz miasta. Liczy w tym na poparcie innych zarządców. Magda Sincewicz. Spółdzielnia mieszkaniowa Piast wyraziła stanowczy sprzeciw wobec wyżej wspomnianych podwyżek w piśmie wysłanym 17 lipca do prezydenta, wiceprezydenta oraz przewodniczącego Rady Miasta Katowice. To fragment ogłoszenia, które pojawiło się w blokach katowickiego osiedla Tysiąclecie. Dlaczego? Spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca jest zobligowana do tego, żeby pobierać od mieszkańców te opłaty. W związku z tym istotnie pojawiło się pewne zaniepokojenie ze strony spółdzielni, ponieważ wraz z wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami wzrasta cała opłata za korzystanie z lokalu. Wobec powyższego spółdzielnia wystąpiła do Urzędu Miasta w Katowicach z prośbą o ponowną, weryfikację, ewentualną możliwość zmiany decyzji, o podjęcie rozmów, ponieważ tak naprawdę obowiązek egzekucji tych opłat, pobierania opłat spoczywa na spółdzielni. Stąd też zwróciła się do innych spółdzielni o wsparcie, między innymi tych na osiedlu Paderewskiego, Giszowcu czy Załęskiej Hałdzie, bo zmiany, które wejdą w życie od 1 września, będą dotyczyły całego miasta. Od blisko 3 lat w Katowicach nie korygowaliśmy opłaty śmieciowej, bo nie było takiej potrzeby i ten system się samobilansował, ale jak wiemy, w ciągu tych ostatnich lat wydarzyło się wiele, jeśli chodzi o ekonomię, o to, jak kształtują się ceny, jak wysoka była inflacja i to ma przełożenie na to, jak funkcjonuje ten system gospodarowania i odpadami. O 300% wzrosły choćby koszty za megawattogodzinę energii elektrycznej, która jest niezbędna do funkcjonowania zakładu przetwarzania odpadów. O 25% wzrosły też ceny oleju napędowego, dzięki któremu śmieciarki poruszają się po mieście. Wszystko drożeje. To z jednej strony to mogę to zrozumieć, ale my tu naprawdę segregujemy śmieci. Jak się tak obserwuje tutaj tych sąsiadów, to każdy naprawdę tutaj z jedną butelką idzie tam, gdzie butelki, z jednym papierkiem tam, gdzie papier. Także my tu tego dosyć pilnujemy. Ja sam, przyznam się, zostałem upomniany kiedyś od sąsiada. Rzeczywiście tam wrzuciłem mnie tam, gdzie trzeba, przez pomyłkę. Ale to świadczy o tym, że ludzie naprawdę podchodzą do tego w sposób poważny. Mając na uwadze to, jak poważny wpływ mamy my sami na naszą planetę.